Słyszeliśmy w poprzednim odcinku przygód Koziołka Matołka. Nasz bohater wylądował aż w Chinach, gdzie został mianowany przez cesarza mandarynem. A z Chin czmychnął sobie do Indii. Tymczasem za chwilkę posłuchamy, jak radził sobie jako narciarz. A ten kolejny odcinek przygód Koziołka Matołka przeczyta ktoś, kto jeszcze nie tak dawno był tutaj w Trójce, był przy Myśliwieckiej 357 i z taką pasją i zaangażowaniem dla dzieci i dla dorosłych ten odcinek przygotowywał. Zostawił Trójce wiele pięknych pamiątek, ale dziś już wiemy, że te słowa, które za chwilkę usłyszymy, to pamiątka szczególna i wyjątkowa. Grzegorz Ciechowski. W Pacanowie kozy kują, więc Koziołek, mądra głowa, błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. Właśnie nową zaczął podróż, by ją skończyć w Pacanowie. A co przeżył i co widział, film ten wszystko wam opowie. Rano cudne ujrzał góry, w śnieg srebrzysty przyodziane, a chłopacy zakrzyknęli: Zakopane, Zakopane! Mróz był taki, że Koziołek sople lodu miał u brody, lecz wesoło i radośnie na narciarskie biegł zawody. Dali mu wspaniały nart i powiedli go wysoko, a on z lęku najpierw lewe, potem prawe zamknął oko. Skoczył jeden narciarz sławny, potem drugi za nim leci. Wreszcie wszyscy zawołali: Teraz kozioł, numer trzeci. Żegnaj, ziemio, peknął kozioł, bo Matołek już nie żyje. I poleciał przez powietrze prosto na łeb i na szyję. Leci, leci, a wciąż żywy. Czy to czary, czy to cudy? A to porwał wiatr koziołka, bo był lekki i był chudy. Kiedy wreszcie spadł na ziemię, ludzie w całym krzyczą mieście: Kozioł mistrzem, niech nam żyje! Skoczył równo metrów 200. Westchnął cicho nasz koziołek i popędził biedaczysko po szerokim szukać świecie tego, co jest bardzo blisko.